Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, Bo Lubię i zapraszam na obiecany ostatnio film o grubych książkach. Poprzednio nagrywałam o cieniutkich. Dzisiaj opowiem Wam natomiast o książkach, których przeczytanie zajmie Wam dłużej niż jeden wieczór. Nie wiem w jakim tempie czytacie, ale mam tutaj takie książki, które czytałam kilka miesięcy i książki, które pochłonęłam w 2-3 dni. A wszystkie są mniej więcej. Podobnej grubości. Więc to zależy tak naprawdę od bar bardzo wielu czynników, o których też wspomnę. Pierwsza książka to Kolejny kryminał retro Ryszarda Świerleja, Śmierci Ulotny Woal. Wiem, że na przyszły miesiąc planowana jest premiera kolejnej książki z cyklu z komisarzem Fischerem. Więc bardzo się cieszę, ponieważ ja je bardzo lubię. To są książki, które dzieją się w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Poznania i okolic i opowiadają o komisarzu Fischerze, który jest taką gwiazdą poznańskiej policji. On rozwiązuje bardzo skomplikowane sprawy kryminalne. Lubię te książki, dlatego że po pierwsze mamy tutaj przedwojenny Poznań, który aż tak bardzo nie różni się od Poznania współczesnego. Pewne miejsca dalej istnieją, ulice mają niektóre wciąż te same nazwy. Także bardzo fajnie jest mi zawsze wrócić do książek z tego cyklu. W tej historii, która dzieje się w roku 1930, jest sporo nawiązań do powstania Wielkopolskiego. To jest jedyne powstanie, które odniosło sukces w Polsce, które zakończyło się sukcesem. I Mamy tutaj także oczywiście sprawę kryminalną. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiają się dwa trupy. Jeden z nich to trup ciecia, który mieszka w małym domku przy kamienicy i zajmuje się, jak to cieć, otwieraniem bramy. Wydaje się ta śmierć dosyć taka typowa być może facet upił się. Ze swoimi kumplami doszło do jakiejś sprzeczki, ktoś go zamordował. Druga śmierć natomiast porusza władze lokalne oraz także władze kraju, ponieważ najpierw ginie, a potem zostaje znaleziony, zamordowany ważny urzędnik w ambasadzie niemieckiej, w ambasadzie Rzeszy. I ta sprawa pociąga bardzo wiele reperkusji. Fischer na razie na początku bada je jak dwie oddzielne sprawy kryminalne. Szybko jednak okazuje się, że mogą być powiązane. Jeśli nie znacie jeszcze tego cyklu o Fischerze, to bardzo Wam go polecam. Wydaje mi się, że jest już sześć albo siedem książek, więc jest to czytać, bo one wszystkie są dosyć grube. Ja oczywiście tę książkę przeczytałam, a raczej przesłuchałam. W 2-3 dni szybko poszło, ponieważ one naprawdę bardzo wciągają. Druga książka, która również bardzo mnie wciągnęła, to Gwiazda Poranna. Autorem jest Karl Owe Knousgard, czyli ten sam Karl Ove, który napisał siedmiotomową moją walkę. I z tego co wiem, Gwiazda Poranna jest pierwszą częścią cyklu planowanego na kilka książek tego, że 5 czy 6. Więc bardzo się na to cieszę, ponieważ ja uwielbiam tego autora i ta książka także była dla mnie takim trochę odkryciem, objawieniem. Ona jest zupełnie inna niż autobiograficzna moja walka. To jest książka, w której mamy kilku bohaterów. Niektórzy z nich są ze sobą jakoś połączeni, inni jeszcze nie, jeszcze się nie znają, być może poznają się w kolejnych tomach, ale wszyscy przeżywają taki dziwny dzień i ten dzień kończy się pojawieniem się bardzo jasnej, nowej gwiazdy na niebie. Także, jak widzimy, mamy tutaj taki drobny element fantastyki czy science fiction. W pojawieniu tej gwiazdy także towarzyszy na przykład pojawianie się różnych zwierząt, czy na przykład krabów, które gdzieś tam pełzają po drodze w bardzo dużym stadzie, czy jakimś innych zwierząt także. Jest to książka jak to uknał Zgarda, w której on bardzo szczegółowo opisuje poszczególne czynności wykonywane przez ludzi. Bardzo szczegółowo opisuje także to, co dzieje się w ich głowach. Także po przeczytaniu tego pierwszego tomu mamy Wyrażenie, że całkiem dobrze znamy już bohaterów i wiemy mniej więcej, czego można się po nich spodziewać. Podejrzewam, że kolejne tomy wyrwą nas z kapci i z naszego dobrego samopoczucia i okaże się, że tak naprawdę niczego jeszcze nie wiemy. Jeżeli lubicie takie książki, które naprawdę są bardzo wciągające, no ale nie wszystkie wątki są w nich zakończone ze względu na to, że będą kolejne części, koniecznie Czytajcie. Za tego autora gwarantuję ręką, nogą, a nawet głową, ponieważ go uwielbiam. Następna bardzo gruba książka to Noce Zarazy Orhana Pamuka. To jest turecki laureat Nagrody Nobla w literaturze. I on pisze w taki sposób bardzo wschodni. To znaczy, ma taki styl pisania. Jakby snu opowieść tysiąca i jednej nocy. I ta książka, owszem, jest bardzo ciekawa i spędziłam z nią bardzo miły czas, ale tego nie czyta się błyskawicznie. Przynajmniej ja nie potrafiłam poświęcić tej książce pięciu czy sześciu godzin z rzędu. Ja ją czytałam prawie miesiąc, po trochę, po kawałku, poznając tę historię. A historia jest fascynująca. Pisarz na spotkaniu autorskim, na którym byłam niedawno w Poznaniu, powiedział, że zaczął tworzyć tę książkę kilka lat przed pandemią koronawirusa. I pisał ją także podczas pandemii. Jest to dziwny zbieg okoliczności, ponieważ właśnie wymyślił sobie, że napisze książkę o takiej fikcyjnej wyspie Minger, która leży na morzu pomiędzy Turcją a. Grecją. Jest to rok 1901, czyli ponad 100 lat temu, i na tej wyspie dochodzi do zarazy, wybucha epidemia dżumy. Osman wysyła na statku dwóch specjalistów od kwarantanny, ponieważ na początku XX wieku już wiedziano mniej więcej, w jaki sposób można zwalczyć takie ogniska zarazy. Wiedziano, że trzeba działać bardzo szybko i że należy poddawać kwarantannie ludzi oraz także przedmioty, których dotykali. I na tym statku przyjeżdża Bonkowski Pasza, człowiek o polskim nazwisku. Pamuk mówił na spotkaniu, że sporo było na dworze Osmana ludzi z Polski. Oni tam różnymi kolejami losu się dostawali. I bardzo często pełnili bardzo poważne funkcje na dworze. Bonkowski pasza to jest postać rzeczywista. On badał leki, był aptekarzem, ale także właśnie znał się na kwarantannie. To, co się z nim stało, oczywiście już jest wymyślone w tej książce, ponieważ no, trafił na fikcyjną wyspę i tam mogło stać się wiele różnych rzeczy. Ta książka o Dżumie nie opowiada tylko i wyłącznie o kwarantannie i o tym, co robiono na wyspie, żeby powstrzymać rozwój choroby. Ta książka opowiada także o tym, jak kwarantanna i odcięcie wyspy od reszty świata wpłynęła na jej losy, ponieważ wówczas doszły do głosu różne frakcje, które na przykład chciały oderwać się od reszty Turcji, bądź też chciały Sprawić, aby Minger stał się oddzielnym narodem. No i co z tego wyszło, przeczytacie w tej książce. Bardzo ciekawa opowieść, taka do smakowania przez kilka tygodni. Bardzo Wam ją polecam, noce, zarazy. Następna książka to polska autorka Isydonia, Elżbieta Herezińska, którą prawdopodobnie znacie, jeżeli lubicie. Książki historyczne, bo nikt tak nie potrafi przybliżać historii, jak Elżbieta Herezińska. Słowo się rzekło, taki mamy podtytuł. I Sydonia to jest oczywiście także postać historyczna, postać, która naprawdę istniała. I to jest ostatnia arystokratka, która została posądzona o czary i zginęła z rąk władców za to, że podobno parała się czarami. Herazyńska oczywiście twierdzi inaczej. Pokazuje, że Sydonia, która pochodziła z dość zamożnej rodziny, ale nigdy nie została wydana za mąż i gdy zmarli jej rodzice, została odcięta od rodowych pieniędzy. Jej brat przejął całe pieniądze, ona i jej siostra niczego nie dostały. I ona zaczęła się upominać o należną jej rentę po rodzicach, po matce, i stanęła do walki z bratem. W sądzie. Ona składała wiele różnych zażaleń do sądu, aby po prostu upomnieć się o to, co prawnie jej się należało. I to było bardzo źle widziane w tamtych czasach. A czasy to jest XVI, XVII wiek, to jest na przełomie stulecia ona żyła. Było to bardzo źle widziane. Przede wszystkim przez mężczyzn, wiadomo, ha, ha, ha głupia baba, stara czarownica chce pieniądze. A z drugiej strony także przez kobiety, które. Bardzo często uznawały, że ona się wygłupia, że mogłaby już przestać. Ale ona nie mogła przestać, ponieważ nie miała środków do życia. Nie była w stanie przebywać w mieszkaniach czy w domach swoich krewnych przez lata. To też nie było dobrze widziane, żeby taka uboga krewna ciągle siedziała u kogoś na garnuszku. A skoro pieniądze jej się należały i mogłaby zanieżyć sama, Godnie, to dlaczego nie miała się o nie upominać? To jest książka, w której tak naprawdę mamy bardzo dużo wątków. Ja opowiedziałam o jednym, o takim finansowym, ale mamy tutaj też wątki miłosne, mamy też tutaj też wszędzie historię Polski, która nam się przewija, ponieważ tak jak mówiłam, ona pochodziła z takiego rodu ważnego i ten ród miał wpływ na dzieje Polski. Bardzo piękna książka, koniecznie czytajcie, jeżeli lubicie, o silnych kobietach, o silnych kobietach, które naprawdę istniały i wiele wieków temu próbowały walczyć o siebie i o godne życie. Pokażę Wam jeszcze raz okładkę i od razu powiem, że także jest audiobook. Ja, czyta, ja słuchałam audiobooka i audiobook jest nagrany przez Filipa Kosiora oraz samą Elżbietę Herezińską, która przyjmuje głos Sydonii. Świetnie się tego słucha. Następna książka to Historia współczesnej medycyny. To już nie powieść, to jest książka popularnonaukowa. O podtytule Renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów. Autor to David Schneider. On jest Amerykaninem i jest sam lekarzem. Jest chirurgiem, który specjalizuje się w chirurgii implantów. To znaczy, wtedy, kiedy nas boli ramię, kiedy boli biodro, to on wszczepia implanty do naszego ciała, aby pozwolić nam dobrze żyć. Napisał książkę, która opowiada przede wszystkim o chirurgii, ale także na początku też mamy inne dziedziny medycyny, o których wspomina. I ten początek o wiele bardziej mi się podobał, ponieważ początek tak mniej więcej do połowy książki, może nawet trochę dalej, to historia różnych osób, które parały się medycyną i dzięki swojej dociekliwości pchnęły tę dziedzinę nauki bardzo do przodu. Mamy tutaj Galena, ale także innych ważnych, na przykład chirurgów, czy też bakteriologów oraz innych medyków, którzy nie bali się zadawać pytań i nie bali się szukać odpowiedzi. Później pod koniec książki autor skupia się bardziej na swojej dziedzinie, czyli właśnie na implantach i też tutaj w bardzo ciekawy sposób pokazuje w jaki sposób i dzięki komu ta chirurgia implantów mogła się rozwinąć, jak wyglądały pierwsze modele, jakich materiałów używano. Dlaczego te materiały się nie sprawdzały, w jaki sposób poprawiano później nieudane operacje, itd. Także, jeżeli lubicie taką tematykę, to historia współczesnej medycyny na pewno Wam się spodoba. Mamy tutaj też jakieś wkładki z obrazkami i warto też na nie popatrzeć, ponieważ one są związane ściśle z tym, o czym autor pisze w książce. Ja tę książkę czytałam przed snem. Miałam jeszcze e-booka i ja zazwyczaj w łóżku czytam z Kindla. I czytałam ją sobie mniej więcej przez miesiąc. To była taka moja książka do usypiania. Nie dlatego, że nudna, tylko dlatego, że kiedy czytam popularno-naukową pozycję, to raczej mi się ona nie śni później. Więc ja Wam polecam, ma ta książka moją okejkę. Okay i ostatnia pozycja, nasze ciała, ich pole bitwy, to książka, którą zaczęłam czytać chyba w kwietniu. Skończyłam ją na początku sierpnia. Dlaczego tak długo czytałam? Ponieważ jest to opowieść, jest to reportaż o tym, co wojna robi kobietom. A co wojna robi kobietom? Gwałci je. To jest książka o gwałcie wojennym. Autorka Krystyna Lamp przemierzyła cały świat docierając do ofiar różnych konfliktów wojennych, konfliktów zbrojnych, które toczyły się w XX i XXI wieku i dotarła do kobiet, które zostały w tych działaniach wojennych pokrzywdzone w sposób najbardziej okrutny. To są kobiety, którym udało się przeżyć. One wszystkie tak naprawdę niosą ze sobą opowieści, także o tych, którym się to nie udało, które zostały zamęczone przez żołnierzy, pseudo-żołnierzy na śmierć. To jest taka historia bardzo poruszająca, i naprawdę tej książki nie da się czytać przed snem. Ja jej nie polecam do czytania przed snem, ponieważ opisy są bardzo obrazowe i, i te kobiety musiały przełamać coś sobie, żeby opowiadać o tym, co im się przydarzyło. A opowiadają nie dlatego, że. Chcą zbudzić sensację czy naszą litość. Chcą po prostu sprawiedliwości dla siebie. Chciałyby, żeby sprawcy, których bardzo często znają z imienia i nazwiska, zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Rzadko się to im udaje, od razu Wam spoileruję Bardzo poruszająca książka, którą czyta się na wyrywki od czasu do czasu, kiedy człowiek ma odpowiedni nastrój na tak ciężki, temat, ale także książka, którą warto przeczytać, chociaż bez szacunku dla tych kobiet, które tak wiele przeżyły i jeszcze znalazły siłę, by o tym opowiedzieć autorce. I kiedy skończyłam czytać tę książkę, zaczęłam zastanawiać się, jaką cenę zapłaciła, cenę psychiczną zapłaciła autorka Kristina Lamb za napisanie tej powieści. Tu naprawdę nie zdziwiłabym się, gdyby miała zespół stresu pourazowego czy jakieś inne stany lękowe po wysłuchaniu tych historii, po zobaczeniu tych kobiet, po dotarciu do ofiar, które nierzadko miały mniej lat niż nasze dzieci. Więc bardzo, bardzo Wam to polecam, z zastrzeżeniem, że to tylko dla osób, które mają silne nerwy. Jeżeli jesteście Osobami, które łatwo wzruszyć, poruszyć, które bardzo wszystko przeżywają, może lepiej odpuścić sobie tę książkę, co nie zmienia faktu, że jest to doskonała pozycja. Moi drodzy, tyle. Skończyliśmy smutnym akcentem, no ale czasami tak w życiu bywa. Generalnie wszystkie te książki wam polecam. To nie był stracony czas, to był czas, który spędziłam na rozrywce ale także na poznawaniu różnych odcieni ludzkiego życia, tych pozytywnych i tych, tych negatywnych. To także czas, który spędziłam na poznawaniu historii Polski. Także jeżeli te tematy Was interesują, jak najbardziej polecam wszystkie dwa, cztery, sześć książek, które dzisiaj omówiłam. Piszcie, czy odważycie się po którąś z nich sięgnąć. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa 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 pa, pa, pa.